Wyjątkowi ludzie, strażacy, ochotnicy, którzy zawsze i w różny sposób służą swoim lokalnym społecznościom. Nie tylko dbają o ich bezpieczeństwo, ale także inicjują wiele cennych działań. To właśnie do nich powędrowały strażackie Oscary Floriany 2019. Wśród nagrodzonych znaleźli się także druhowie z Mazowsza. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest nieoceniona. Jej kształtowanie wśród dzieci i młodzieży może być ciekawe i wciągające, co udowadniają strażacy ochotnicy z Serpelic, mazowieckiej wsi położonej nad Bugiem. To właśnie do nich należy strażacki Oscar Floriany 2019 w kategorii edukacja za projekt Mali Ratownicy, czyli grę wielkoformatową uczącą udzielania pierwszej pomocy. Nasz kolega z OSP, Sławomir Gac, to wymyślił tą grę. I jakoś tam wspólnymi środkami zaczęliśmy edukować młodzież, najpierw w Serpelicach, później też wyjeżdżaliśmy do okolicznych, do szkół przeważnie. Przede wszystkim mocno się zaangażował, tak jak tutaj kolega wspomniał, druh Sławomir Gac. On ten projekt napisał, wymyślił tą grę i to za sobą po prostu pociągnęło. Tak jak tutaj na Florianach wspomniałem historię naszą, bardzo szybko po prostu się wzięliśmy do roboty, wybudowaliśmy w czynem społecznym sami garaż. W 15 roku wstąpiliśmy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W tym roku może pozyskamy nowy samochód ratowniczo-gaśniczy średni. Staramy się pomagać innym, przekazywać tą wiedzę, tak jak wspomniałem, żeby obojętnie nie stać na po prostu dolegliwości ludzkiej krzywdy, obojętnie nie przechodzić, tylko wpajać od najmłodszego do najstarszego, jak się zachować i udzielić pierwszej pomocy. Z kolei druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach w powiecie grodziskim od 20 lat organizują patriotyczno-historyczne zloty dla młodzieży, zwane listopadowymi złazami niepodległościowymi. Ich wkład w pielęgnowanie tradycji i kultury także został doceniony strażackim Oscarem. Od 20 lat organizujemy takie spotkanie dla młodzieży, nie tylko strażackiej, w ogóle dla młodzieży z terenu, najpierw gminy, później powiatu. Poszerzyliśmy o inne powiaty, znajome jednostki. Praktycznie z kilku województw przyjeżdżają do nas na te złazy, poczynając od Małopolski, od gór, aż kończąc tutaj na Kujawach, na Wielkopolsce. Dwie lub trzy noce, gra dzienna, historyczna, a od paru lat oczywiście medyk, to jest podstawa, musztra i takie zajęcia strażackie typowe, ale również historia. Dzięki temu złazowi młodzież dowiedziała się o tablicy ku czci Józefa Marszałka Piłsudskiego, która była zamontowana na budynku gminy właśnie w Skułach i później została zniszczona. Czy się tego spodziewali? Powiem szczerze, że nie. Jak zobaczyłem, kto jest nominowany, to myślałem, że jednak, myślę, że to ten 20, że ta 20 była taka magiczna. Myślę, że dla młodzieży to będzie taki punkt, że oni będą wiedzieli, że naprawdę warto pracować. Zdaniem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika plebiscyt pokazuje, że strażacy ochotnicy nie tylko troszczą się o bezpieczeństwo, ale co równie ważne, wykazują się ogromną aktywnością społeczną. Bardzo sobie cenię to, że to jest tak aktywne środowisko. Przypomnę, że mamy 1900 prawie jednostek, 70 tysięcy druhen i druhów, no i ponad 550 jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Więc to jest olbrzymie środowisko i to, że angażują się też w życie społeczne, w życie publiczne jest bardzo ważne. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym z całej Polski i liczymy na to, że strażacy dalej będą jedną z najaktywniejszych grup społecznych. Tegoroczne Floriany były już trzecią edycją konkursu. Kapituła przeanalizowała i oceniła 256 zgłoszeń z całej Polski. Ostatecznie nominowanych zostało 49 projektów w 11 kategoriach. To są działania, które mobilizują całe społeczności, które zwrócone są zarówno do tych, którzy wiele lat pracowali, są seniorami i potrzebują wsparcia, ale są też inicjatywy skierowane do najmłodszych, do dzieci, do tych, którzy wchodzą dopiero w dorosłe życie i szukają swojej drogi, swojego
talentu, swojego przeznaczenia. W 2018 roku do konkursu Floriany włączona została kategoria specjalna Ratujemy i uczymy ratować, która jest realizowana według odrębnych reguł pod patronatem Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem jest nauka udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci. W tej kategorii wzięły udział 64 jednostki OSP, a wśród 12 zwycięzców znalazła się OSP Ratownictwo Wodne Nowy Dwór Mazowiecki, która przeszkoliła ponad 730 młodych mieszkańców Mazowsza. Nagroda jest już po raz drugi. W tamtym roku udało nam się właśnie też uzyskać tą nominację do tej właśnie nagrody. Szkolimy dzieci, spotykamy się z nimi od praktycznie początku powstania naszej jednostki, ponieważ jesteśmy bardzo młodą jak na ochotnicze straże pożarne, ponieważ jednostka ma w tym roku skończyła 6 lat. Tak więc ten 6 lat, 6-latki chodzą do szkoły, zaczynają swoją edukację, a my chcemy, żeby ta edukacja była tak prowadzona przez naszych druhów właśnie w tych szkołach. Jest to naszym obowiązkiem pomóc drugiemu człowiekowi, nie patrzeć na sytuację. No, podejście do tego działania ogólnego jest bardzo ważne. No, musimy dbać o swoje zdrowie i życie wspólnie. Zaangażowanie druhów ochotników w każdy aspekt społecznego życia ich małych ojczyzn sprawia, że tworzą armię lokalnych bohaterów, ludzi dobrze przeszkolonych i przygotowanych do akcji ratowniczych. Samorząd Mazowsza od lat pomaga strażakom, chociażby dofinansowując zakup samochodów pożarniczych, sprzętu ratowniczo-gaśniczego czy odzieży. Tylko do tej pory mazowieckie jednostki otrzymały przeszło 78 milionów złotych. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze Wiadomości z regionu.